Czy przebierańcy z Izby Dyscyplinarnej SN zdecydują się mnie aresztować? Historia sięga roku 2016, kiedy w programie Moniki Olejnej .pl powiedziałem, że nie ma podstaw do stawiania jakichkolwiek zarzutów dla pana Donalda Tuska w sprawie Smoleńska, a prokurator, który by takie zarzuty postawił, sam będzie mieć zarzuty. Było to w kontekście wezwań, które Tusk otrzymywał na prokuraturę. Ja mu towarzyszyłem jako jego pełnomocnik w tych wielogodzinnych przesłuchaniach, które były taką formą łagodnego jeszcze jak na PiS prześladowania. I odpowiadałem na pytania, panie redaktor, co do możliwej przyszłości tego postępowania karnego. Słowa te bardzo oburzyły prokuratora krajowego, pana Bogdana Święczkowskiego, który ogłosił, że złamałem etykę adwokacką, próbując zastraszać biednych prokuratorów. Być może prokuratorzy zastraszeni przeze mnie obawiali się podpisać zarzuty dla pana Tuska, przestraszeni tym, że w przyszłości mogą podobne zarzuty otrzymać oni. No, sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego adwokatury. Rzecznik słusznie odpowiedział, że po pierwsze adwokat działa w imieniu swojego klienta i twierdzenie adwokata, że klient jest absolutnie niewinny, nie jest niczym dziwnym. Właściwie tylko w czasach stalinowskich adwokaci przyłączali się do prokuratury w postępowaniach sądowych. Po drugie, ponieważ sprawa przed rzecznikiem toczyła się już jakiś czas po tej mojej wypowiedzi, rzecznik mówił, skoro przepis KPK, Kodeksu Postępowania Karnego, nakazuje prokuraturze, jak ma dowody, natychmiast stawiać zarzuty. A ja, mówiąc te słowa, wskazałem, że prokurator miałby zarzuty, bo nie było podstaw do tych zarzutów dla Tuska. Więc skoro jest obowiązek natychmiastowego stawiania, a minął już jakiś czas i zarzutów Tuskowi nie postawiono, to rację miałem mówiąc, że nie ma podstaw do zarzutów i rację miałem mówiąc, że gdyby jakiś prokurator postawił te zarzuty, a nie było tych podstaw, bo gdyby były, to by zostały postawione, to miałby sam zarzuty za przekroczenie uprawnień. I tym logicznym sposobem, którym zresztą ja się broniłem, rzecznik oddalił oczekiwanie pana Święczkowskiego, że mnie ukaże. Pan prokurator Ziobro się nie poddał. Złożył zażalenie do sądu dyscyplinarnego adwokackiego, który też podzielił zdanie rzecznika i wysłał panów Ziobro i Święczkowskiego, mówiąc kolokwialnie, na drzew. No, nie dali mi spokoju i złożyli kasację do świeżo powstałej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która w założeniu miała prześladować sędziów i prokuratorów, ale również adwokatów. Izba wezwała mnie na posiedzenie. Przybyłem i nie wiem, wystąpienie fragmentów możecie Państwo pod koniec wysłuchać, gdzie powiedziałem im, co o nich myślę. Że nie są żadnym sądem, że nie są żadnymi sędziami, że się przebierają i że będą uciekać z tego sądu tak, jak uciekają z tej sali, dlatego że pod koniec mojego wystąpienia oni nie wytrzymali ciśnienia, próbowali mi przerwać, ja się nie zgodziłem, bo powiedziałem, że nie może mi przerywać ktoś, kto nie ma do tego uprawnienia. Nie sędzia zasiadający, nawet przebrany w togę, nie może przecież mi niczego nakazać. Więc się oburzyli, wyszli, uciekli. Publiczność krzyczała hańba. No ale po chwili przerwy nie wpuszczono mnie na salę. Policja już zadbała o to, żebym nie wszedł i ukarano mnie grzywną 3000. Ja jej nie zapłaciłem oczywiście. Po roku przyszło do mnie pismo, abym zapłacił od Izby Dyscyplinarnej. Pismo wrzuciłem do kosza. No i wydawało mi się, że panowie doszli już do jedynego słusznego przeświadczenia, że jako nie sąd
nie mogą dalej egzekwować. Procedura w przypadku grzywny nakładanej przez sąd jest taka, że jeżeli ktoś nie wykona grzywny sądowej, to sąd po prostu go aresztuje na 1 albo 7 dni, albo na 3 dni, od 1 do 7 dni. No, panowie się na to nie zdecydowali, tylko po 2 latach po cichu próbowali wyłudzić od Sądu Rejonowego w Otwocku klauzulę wykonalności, aby ściągnąć 3000 zł z mojego konta. Nie takie numery z naszymi sędziami w Otwocku. Referendarz sądowa dała odpór tej uzurpacji i sprzeciwiła się wyłudzaniu ode mnie pieniędzy i pognała przebierańców na drzewo. Znowu kolokwializm. Nie chcę nikogo urazić, nie chodzi mi o to. Tutaj dla pana Suskiego wyjaśniam, żeby sędziowie Izby Dyscyplinarnej wchodzili, wspinali się na drzewo bądź skakali z tego drzewa. Broń Boże, to jest czysty kolokwializm, idiom użyty do określenia tego, że pani sędzina, pani referendarz właściwie, no po prostu pokazała przebierającą z Izby Dyscyplinarnej, że zna przepisy prawa, a oni po prostu nie znają. Odmówiła klauzuli wykonalności i teraz przed panami następujący dylemat. Albo zwiesić głowę, skulić się i powiedzieć, że to nie, nic takiego się nie stało, milczeć, albo zrealizować swoje roszczenia do tego, żeby są sądem i wydać postanowienie aresztowe. No, nie sądzę, żeby się na to zdecydowali. Byłoby to kolejne przestępstwo, bo oczywiście nie muszę mówić, że na tę próbę wyłudzenia ode mnie 3000 zł moja reakcja może być tylko jedna. Złożenie zawiadomienia o usiłowaniu popełnienia przestępstwa, oszustwa na moją szkodę, czyli popełnienia przestępstwa z artykułu 13 ustęp 1 w związku z artykułem 286 kodeksu karnego, to jest zagrożone przestępstwo do 8 lat pozbawienia wolności. W sposób oczywisty usiłowano wyłudzić ode mnie pieniądze na podstawie dokumentu, który nie jest dokumentem, podpisanego przez osoby podające się za sędziów, które wydały, napisały jakieś oświadczenie, któremu chciano nadać klauzulę wykonalności, aby ściągnął ze mnie pieniądze komornik. Ewidentne usiłowanie oszustwa. Więc będę się domagał tego, aby sprawa została poprowadzona. W tej prokuraturze oczywiście to się nie uda, ale ten dzień nadejdzie, kiedy z moimi ulubionymi przebierańcami z Izby Dyscyplinarnej znowu się spotkamy i z pewnością będzie to tym razem na posiedzeniu realnego sądu, a nie udawanego. Można powiedzieć, że też będzie wielka próba charakteru. Czy panowie ulegną strachowi, czy też rzeczywiście odważą się swoją uzurpację doprowadzić do tego, aby wydać postanowienie o pozbawieniu kogoś nielegalnym pozbawieniu wolności. Bardzo w to wątpię. Chciałem państwa zachęcić do tego, abyście obejrzeli te fragmenty, które na koniec zaprezentowałem. Dodam jeszcze, żeby było śmieszniej, że wówczas tę sprawę, którą wniósł Ziobro, ta izba oddaliła im. To oczywiście nie był sąd, ale była śmieszna porażka Ziobry, że w sądzie, który sam stworzył, sam sobie ze mną przegrał. Tak samo dzisiaj bardzo ważne orzeczenie TSUE, które powiedziało bardzo jednoznacznie, że bez w systemie polskiego prawa, który jest tak skonstruowany, że bez decyzji rzecznika dyscyplinarnego, adwokatury, żadnemu adwokatowi nic się nie może stać, nie można go pozbawić zawodu, w związku z czym tak naprawdę te skargi kasacyjne prokuratora generalnego są bezsilne w gruncie rzeczy i z tego powodu nie mogą w żaden sposób stanowić elementu zagrożenia dla funkcjonowania adwokatury w Polsce. Gratulacje dla
Izby Dyscyplinarnej, Sądu Dyscyplinarnego, adwokatury, który wysłał te pytania do TSUE, bo dzięki temu żeśmy się bardzo jasno dowiedzieli, po pierwsze, że jest to sąd, który w rozumieniu prawa europejskiego może takie pytanie przedstawiać, co nie było takie oczywiste. I po drugie właśnie o tym umocowaniu organów adwokackich do tego, aby być wyłącznie kompetentnym do oceny ewentualnych przewinień dyscyplinarnych adwokatów. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do subskrypcji. Niedługo dojdziemy do 30 tysięcy. Zachęcam, żeby się to stało dzisiaj. Pozdrawiam. Chciałem na początku przeprosić za użycie sformułowania wysoki sąd. Jest to wynikiem 20-letniej praktyki, zarówno ich przyzwyczajenia, które w tym budynku występuje i jest drugą naturą człowieka. Chciałbym natomiast, rozpoczynając to spotkanie, przeczytać fragment uchwały, który został podjęty przez trzej Izby Sądu Najwyższego w dniu 23 stycznia tego roku. Sąd Najwyższy stwierdził tak. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu artykułu 439 paragraf 1 punkt 2 KPK albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu artykułu 379 punkt 4 KPC zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku. Punkt 4 tej uchwały mówi. Punkt 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do orzeczeń wydanych z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu tej uchwały napisał tak. Na stronie 57 stwierdził. Mimo formalnego wymagania od kandydata na urząd sędziego Sądu Najwyższego, nieskazitelnego charakteru i wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, wyeliminowano z procedury konkursowej etapy kontroli spełnienia tych wymagań, a ich ocenę pozostawiono wyłącznie wyłonionym przez większość parlamentarną członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Z natury rzeczy wprowadzonym przez ten organ postępowaniu weryfikacja spełnienia wskazanych wyżej wymagań przez kandydatów do objęcia urzędu sędziego Sądu Najwyższego jest ograniczona. Wyeliminowano także efektywną możliwość zaskarżania uchwały o wskazaniu kandydata do objęcia urzędu. Na stronie 58 Sąd Najwyższy wskazał. Należy podkreślić, że w odniesieniu do sędziów Izby Dyscyplinarnej zachodzą dodatkowe okoliczności potwierdzające tezę o braku możliwości dochowania przez sąd orzekający z ich udziałem standardu niezawisłości i bezstronności. Okoliczności te dotyczą bezpośrednio organizacji, ustroju i sposobu powoływania tej Izby oraz jej wyodrębnienia Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podziela w tym zakresie w pełni ocenę prawną oraz jej uzasadnienie wyrażoną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie nr 3PO7/18, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna powołana w Sądzie Najwyższym ustawą OSN z 2017 roku strukturalnie nie spełnia cech niezawisłego sądu w rozumieniu artykułu 47 KPP oraz artykułu 45 ust. 1 Konstytucji. Szanowni Panowie, przyszedłem tutaj z dobrą radą dla Pana i dla wszystkich innych sędziów Sądu Dyscyplinarnego, tak zwanego, jak to nazwał Sąd Najwyższy, Sądu Specjalnego. Jesteśmy w bardzo krytycznym momencie naszego państwa. Zdarza się chaos prawny. Widzimy dwa porządki prawne. Z jednej strony widzimy rząd, który nie uznaje uchwały Sądu Najwyższego. Z drugiej strony widzimy opozycję, która zgodnie z tą uchwałą postępuje i tak jak ja nie uznaje istnienia Izby Dyscyplinarnej ani innych specjalnych sądów powoływanych w sposób sprzeczny z konstytucją. Ten chaos może mieć zgubne skutki dla naszego państwa. Szanowni Panowie, już teraz nasi wrogowie na świecie, tacy jak Putin, jak niektórzy niezbyt przyjacielscy politycy z krajów, nawet zachodniej Europy,
wykorzystują fakt tego podziału, wykorzystują fakt tego, że jesteśmy w chaosie prawnym, do osłabiania naszej pozycji. Widzimy, w jakim jesteśmy słabym położeniu obecnie, gdzie praktycznie nasza pozycja międzynarodowa odpowiada pozycji Mołdawii, a jeszcze nie tak dawno byliśmy jednym z liczących się państw Unii Europejskiej. Biblia, która jest fundamentem cywilizacji judo-chrześcijańskiej, ma takie zdanie, bardzo istotne. Omne regnum divisum contra se de salabitur. To jest civitas verdomus divisa contra se non stabit. Każde królestwo wewnętrznie spiczone rozpada się, a każdy dom wewnętrznie podzielony nie ostoi się. To widzimy dzisiaj każdego dnia. Jesteśmy głęboko podzieleni. Z jakiego powodu? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną tego, że dzisiaj mamy ten oczywisty, jaskrawy podział naszego państwa. Otóż przyczyna nie jest symetrystyczna. To nie jest tak, że obydwie strony są winne tego podziału. Nie. Ta przyczyna jest jedna. Tą przyczyną jest łamanie konstytucji. Jest łamanie konstytucji, które rozpoczęło się w roku 2015, kiedy prezydent RP nie przyjął przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i doprowadził do sytuacji, w której organ najważniejszy do pilnowania konstytucyjności ustaw, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, w praktyce przestał działać w sposób prawidłowy. Złamano konstytucję w odniesieniu do KRS. Cytowałem te fragmenty uchwały Sądu Najwyższego, ale ta uchwała w trzech połączonych liczbach mówi w sposób wyraźny. Nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybrał Sejm RP stosownie do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmienionej ustawą z 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To stało w sprzeczności z artykułem 187 ust. 1. Wyraźnie konstytucja mówi, ministra powołuje prezydent na wniosek prezesa Rady Ministrów. Nie może wziąć Kowalskiego, żeby być ministrem, bo mu się tak podoba. Musi mieć wniosek prezesa Rady Ministrów prawidłowo wybranego. Tymczasem wasze powołanie, jak i innych sędziów w tym okresie, jest dokonane poprzez wniosek podmiotu, który nie jest Krajową Radą Sądownictwa. W związku z czym nie ma prawidłowego wniosku. W związku z czym nie jest osoba, która w ten sposób została powołana, nie jest sędzią, tak samo jak nie byłaby ministrem, gdyby powołał prezydent bez wniosku prezesa Rady Ministrów. I to jest wiedza podstawowa. Oczywista, uczona na pierwszym roku prawa i wszyscy to, jak siedzimy, wiemy. Rada moja do panów jest związana życzliwa. Już parę razy, żeśmy się spotkali, to zdążyliśmy się, myślę, zaprzyjaźnić. Ta życzliwa rada sprowadza się do tego, żeby wam powiedzieć, jaka jest rola przewidziana przez Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież Izba Dyscyplinarna jest organem tej partii, to wyraźnie Sąd Najwyższy wreszcie zaznaczył. Do tego, po co macie w ogóle tutaj istnieć? To, co chce partia rządząca obecnie od was, to byście stanowili sposób zastraszania sędziów, którzy mają orzekać zgodnie z wolą tej partii, a nie zgodnie z własnym sumieniem. To jest istota tego, czego oczekuje od was Prawo i Sprawiedliwość. Zarządzam, że będzie się ciągnął. Chcecie panowie przestać słuchać mojego wystąpienia i dobrych rad? I tak jak teraz wychodzicie z tej sali, panowie, tak będziecie wychodzili z tego budynku. Hańba! 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 Tchórze! Ostrożnie. Ja byłam całe życie ostrożna i dlatego tyle lat dożyłam, a nie dożyłam. Przewodniczący tutaj z wami to nie jest sędzia. Nie, nie, nie. Przepraszam. Republika Banasiowa. Przepraszam. Przepraszam bardzo.